kliknęłam, live, jesteśmy, jak my to mówimy, lecimy w eter, dziewczyny. Witajcie wszyscy, którzy tutaj do nas zajrzycie, którzy nawet będziecie to oglądać później, po jakimś czasie może, ale super, jakby ktoś tutaj wskoczył do nas na żywo, to witamy się my. My przewodniczki olejkowe, my takie łączniczki między, można powiedzieć, między firmą, która produkuje olejki, a ludźmi, którzy chcą mieć skarby, dary natury, czyli klienci, konsumenci, którzy potrzebują tych skarbów. To jesteśmy my, tutaj właśnie zasiadłyśmy, wszystkie w locie praktycznie, bo każda z nas, Kasia teraz może opowiesz zaraz nam, skąd ty przyfrunęłaś, przed chwileczką dosłownie usiadła na fotelu Kasia i ruszyłyśmy z tematem. O biznesie w dresie jest to cykl takich spotkań, cykl, ponieważ już pierwsze było, zachęcamy was, zajrzyjcie na grupie Most do biznesu, opowiadałyśmy o naszych sposobach organizacji czasu, pracy, życia z dziećmi, jako mamy. Dzisiaj właśnie to jedno moje tutaj z tyłu będzie towarzyszyło mi, no ale myślę, że się dogadamy. Ja się nazywam Ania Protas i wokół mnie są dobre duszki. Dziewczyny, przedstawcie się proszę, powiedzcie, kim jesteście i jak się tu znalazłyście. Która chętna pierwsza? To co, ja mam zacząć, jak Ania mówiłaś, to witajcie dziewczyny, ja się nazywam Kasia Kwiatkowska. Ja mam dwójkę tutaj pod nogami, jedno 8-miesięczne, drugiego 5-latka i właśnie wróciliśmy, słuchajcie, z takiej bajkowej przygody dla dzieciaków, która tutaj była organizowana w pobliżu. I faktycznie 15 minut temu wpadłam dosłownie do domu, żeby się z mami spotkać. To tak, to właśnie tak ten biznes wygląda. Mamowo w dresie się udało dzisiaj akurat też. Witajcie serdecznie. Ja się nazywam Karolina Karolewska i podobnie jak Kasia też mam dwójkę małych dzieci. Na szczęście jedno już udało mi się uśpić, a drugie przejął mąż. I działam tutaj razem z dziewczynami w naszym kobiecym, sukienkowym biznesie, z którego czerpię wiele radości, przyjemności i o którym chcemy wam coraz więcej mówić, przybliżać wam jego temat, bo jest to biznes, jak tu Ania pięknie zaanonsowała, biznes z dziką radością, także my, radosne kobiety, chętnie się dzielimy z wami tą wiedzą. Tak, cześć, a ja jestem Marta Rozmuzjaniec, też jestem mamą na razie dwójki, w przyszłości trójki. Dzieci są z mężem, więc korzystam, że mogę tutaj być i z wami porozmawiać właśnie o biznesie w dresie i myślę, że zaczynamy. Tak, tak. I ja sobie pozwolę teraz przejąć głos i zaplanowałyśmy, bo wiecie, my mamy plan zawsze, jakąś strategię przygotowaną, ale i tak to popłynie pewnie w nieznaną też dla nas stronę, ale będziemy się trzymać takiego wątku, co to jest marketing sieciowy. Ja go lubię nazywać też marketing społecznościowy, marketing szeptany. Tutaj coraz bardziej lubię tak nazywać, że to jest siła plotki. W ogóle chciałabym taką burzę mózgów trochę też z wami zrobić, dziewczyny. Czym dla was jest marketing sieciowy? Z czym się kojarzy? Jak można znaleźć synonim tego marketingu? I tutaj właśnie może wkleję, bo taki cytat mi się przypomniał, dziewczyny mi o nim przypomniały. Jedna z nas, jedna z dziewczyn powiedziała takie zdanie, że dla niej to się kojarzył, że to jest jakiś potwór, ten MLM, który z czasem, jak zobaczyła, na czym on naprawdę polega, ten biznes, ten model biznesowy, to zobaczcie, przepotworzył się w pięknego, kolorowego motyla. I ja czuję, że każda z nas, jak poczuje, że to jest miejsce, to jest właśnie miejsce, moje miejsce, to otwiera skrzydła i leci. I to właśnie to jest właśnie ten moment takiego, jak ta poczwarka zamienia się w motyla, że czasami my mamy jakieś ograniczające przekonania, o których też dzisiaj powiemy. Każda z nas wyłapała jedno takie mocne, ważne przekonanie ograniczające, które ją trzymało albo nadal jeszcze trochę trzyma przed tym, żeby robić ten biznes właśnie w tym modelu. Ale póki co, jeszcze jesteśmy przy marketingu sieciowym. Ja sobie zrobiłam nawet takie szybkie notatki, bo ja to kocham pisanie i jestem analogowa. Zobaczcie, tu są moje notatki o marketingu. Czekajcie, w drugą stronę. Co to jest ten marketing? I takie jedno słowo, które mi się tak od razu rzuciło, to jest wolność. To jest wolność czasowa i to jakby teraz to widać, że my po prostu możemy robić ten biznes z dowolnego miejsca na świecie, z domu, z plaży, z auta, z pociągu. Po prostu to jest ta nasza wolność.
i do tego dochodzi wolność czasowa, no bo wiadomo, możemy to robić też w dowolnej porze i też taka wolność, do której dążymy, wolność finansowa, czyli marketing sieciowy daje nam możliwości nieograniczonego dochodu, czyli nie mamy pensji wypłacanej co miesiąc stabilnej, stałej, tylko ona cały czas rośnie i to jest super. Marketing sieciowy, jeszcze parę takich tylko wam rzucę, to jest inspirowanie, wspieranie, uczenie innych, to jest rozwój osobisty, coś co ja czuję, że ja po prostu jestem tutaj całą sobą i buduję siebie, i buduję siebie i buduję innych, to jest dla mnie cudowne. Myślę, że dziewczyny coś jeszcze dodadzą od siebie, co to jest ten marketing sieciowy, społecznościowy, dziewczyny, dla was i według was? Ja może się teraz włączę na chwilę w tą dyskusję, bo dla mnie marketing sieciowy jest to marketing po prostu relacji i to jest coś bardzo na przykład spójnego ze mną, bo ja zawsze pracowałam z ludźmi, nie zawsze pracowałam właśnie w takim modelu biznesowym i niewiele o nim wiedziałam, aczkolwiek nawet jeżeli chodzi o rozwój, no to jest super miejsce do rozwoju dla, ja na przykład dzięki temu marketingowi sieciowemu, dzięki pracy tutaj właśnie z dziewczynami, poznałam wiele takich narzędzi, które może też sprawić właśnie, że to, że ja się będę rozwijać, na przykład coś takiego jak Talenty Galupa, gdzie ja odkryłam, że generalnie ja mam talent, moje talenty są głównie z dziedziny relacji i to jest dla mnie super miejsce do rozwoju swoich tak jakby naturalnych predyspozycji, ponieważ to, że pracujemy z ludźmi, to, że kontaktujemy się z ludźmi, nie tylko kontaktujemy się z ludźmi, z którymi współpracujemy, ale także wychodzimy do nowych osób, nawiązujemy piękne relacje, które przeradzają się w przyjaźnie, które, no to jest coś niesamowitego dla mnie, że to, jak wygląda teraz moja praca, generalnie dla wielu osób to jest po prostu normalne, że tak powiem, życie, które muszą zostawić i iść do jakiejś placówki, żeby zarabiać pieniądze, a ja to mam 24 godziny na dobę, tak, że nie jest to coś, co mnie męczy, jest to coś, co ja lubię, ja przede wszystkim mam kontakt z ludźmi, z którymi chcę mieć kontakt, z którymi mi się dobrze pracuje, i ja jestem sobie szefem, ja jestem sobie, że tak powiem, tak jakby pracodawcą i ja jestem osobą decyzyjną w tym biznesie, w tym modelu biznesowym. Także to jest dla mnie coś mega, mega, mega pięknego po prostu. Marketing relacji po prostu. To jest dla mnie coś wow w tym modelu biznesowym. Mogę przekazać głos dalej teraz. To ja go przejmę. Widzisz, Karola, ty już troszeczkę jakby jesteś dalej, ja jestem na samym początku tutaj tej drogi i dla mnie wcześniej MLM był takim bytem obojętnym, w sensie nie wiedziałam, z czym to się je, ale też jakby nie przerażał mnie, po prostu coś tam sobie istniało i było, bez zagłębiania się w co to jest, ale w momencie, kiedy pod wpływem impulsu trafiłam na webinar o tym, jak wygląda praca z dotera, po prostu jakby podjęłam bardzo szybko. To było naprawdę kwestia kilku godzin, takiego krok za krokiem, że w to wchodzę, dlatego że jestem osobą, która potrzebuje robić rzeczy w zgodzie ze sobą. Nie jestem w stanie na przykład sprzedawać albo nawet pracować w jakiejś firmie, która na przykład dostarcza produkt, który jest niepełnowartościowy albo po prostu, znaczy tak, no jest niepełnowartościowy. I co się we mnie wydarzyło, kiedy właśnie usłyszałam o tym, jak wygląda praca z dotera i czego dotyczy, jakiego produktu dotyczy, to sprawiło we mnie właśnie taką chęć, że chcę w to wejść. I na tych wszystkich moich pierwszych krokach, które do tej pory przeszłam, zachwycające jest to, że tutaj właśnie jesteśmy wszystkie po to, żeby się wspierać. Że nie ma rywalizacji, nie ma podkopywania sobie jakichś dziur pod sobą nawzajem, tylko po prostu jest taka fantastyczna atmosfera wsparcia, jedności i dążenia do tego, żeby każdej z nas się udało. I to jest coś niesamowitego, co widzę od samego początku i co mnie zachęca, żeby uczestniczyć w tych kolejnych krokach, prawda? Żeby wejść w to
i być też osobą, która będzie wspierać innych. Więc tak jak mówię, wcześniej dla mnie MLM był czymś obojętnym, ale teraz naprawdę z każdym tygodniem przekonuję się, że to jest naprawdę piękna rzecz i nie wiem, czy to jest kwestia naszych relacji i społeczności, która się tutaj tworzy, czy to jest cecha ogólna tego typu biznesu, ale naprawdę będąc tutaj jestem zachwycona, tak jak wspomniałaś, relacyjnością i wsparciem, jakie otrzymujemy. To ja teraz powiem, dziewczyny, właśnie, bo ja jestem w towarzystwie dzieci, witaj. Dla mnie właśnie biznes, a poczekajcie, ja muszę mojego małego wziąć, bo właśnie... Dobrze, właśnie, to jest nasze życie, to jest cudowne. Nasze życie. Tak. Właśnie, chciałam wam powiedzieć, że dla mnie MLM przede wszystkim to jest sposób na rozwój mamy. Że właśnie nawet z dziećmi przy boku, tak jak dzisiaj jestem, bo jestem dzisiaj sama z nimi, ja po prostu właśnie mogę się z wami połączyć na przykład, nie? Mogę wzrastać. Sposób na rozwój mamy, sposób na piękny zespół, właśnie to, co mówiłaś, Marta, piękny wzrost, bez rywalizacji, no i praca nad sobą, to jest ewidentnie, słuchajcie, samo to mama może, nie? Mama może się połączyć na żywo, nawet jak dziecko za plecami płacze, nie? Popatrzcie, ile to w ogóle trzeba było sobie w sobie przerobić, żeby do tego się jakby odważyć, nie? No i przede wszystkim, moi kochani, właśnie, to jest dochód, który mogę robić z dzieciakami, nie? Ja zawsze marzyłam o tym, żeby właśnie mieć takie zajęcie, żebym mogła być też dla domu, mogła być dla dzieci, mogłam być po prostu z moimi dziećmi wtedy, kiedy one dorastają, nie? I właśnie między innymi znalazłam to w marketingu sieciowym, gdzie wcześniej w ogóle, wiecie, miałam skojarzenia przeróżne, o czym wam powiem później, nie? Ale okazało się to miejsce właśnie... Oprócz tego, że jest zarobek, oprócz tego, że mam, słuchajcie, produkty dla zdrowia, dla całej rodziny, nie? Wspaniałe, gdzie mam to bezpieczeństwo, ale to jest przede wszystkim właśnie taka też, taki właśnie rozwój na moich warunkach, rozwój właśnie między innymi z domu, z dzieciakami, nie? No właśnie, to jest to. Dzięki, Kasiulka. Dzięki, wiem, że to jest właśnie takie, przeplatamy tą rozmowę, wiem, że dziewczyny jeszcze na pewno mają dużo mamy do powiedzenia i chciałbyśmy dalej gadać, ale stwierdziłyśmy, że będziemy robić takie pigułki dla was, takie 20, no do pół godziny maksymalnie, dlatego poruszymy jeszcze jeden wątek i prosimy was o komentarze, o pytania, o jakieś refleksje, które się wam nasuwają, piszcie do nas, chętnie odpowiemy, nawet na żywo tutaj, my widzimy te komentarze i w ogóle to jest super narzędzie, dzisiaj jesteśmy na Yardzie pierwszy raz i same się zachwycamy, że tak fajnie nam tutaj jest, jakbyśmy były w jednym pokoju obok siebie i po prostu rozmawiały. Dobra, to teraz słuchajcie, powiedziałyśmy, co to jest według nas marketing sieciowy, społecznościowy, szeptany. Tu jeszcze jest to zdanie, które powiedziała Kasia, że to jest sposób na rozwój. Na rozwój każdej kobiety, bo my mówimy o tutaj, że to głównie dla kobiet jest biznes, dlatego że to jest właśnie biznes relacji, a dziewczyny, kobiety są w tym świetne, w budowaniu kontaktów, w opiekowaniu się, w ogóle mamy naturalnie taki syndrom karmicielki, ja to mówię, u mnie to jest na pierwszym miejscu, karmicielka, po prostu społeczniczka, alchemiczka, czyli taka czarodziejka. I jeszcze teraz powiemy wam trochę o takich ograniczających, żeby nie było tak różowo i tak, że to wszystko jest takie super, jakie mamy, bądź miałyśmy przekonania. I a propos właśnie tych przekonań, że co to jest ten marketing, że on był takim, dla kogoś mógł być nawet takim potworem, który pożera, że ja tak miałam, to powiem wam od siebie już tak wprost, że ja czułam takie przekonanie, taka myśl po głowie mi chodziła, co ludzie powiedzą, co powiedzą moi znajomi. I nawet nie przejmowałam się tam nieznajomymi, obcymi ludźmi, tylko bardziej mnie jakby, można powiedzieć, raniły słowa znajomych, którzy mówili, Ania, szkoda ciebie na taki biznes, na ten MLM cały. I jak ja to słuchałam, to mi raniło to moje serce, ale ja czułam, że coś mnie woła, coś mnie ciągnie i ja pomyślałam sobie, dobra, ja zobaczę od środka, ja się dowiem, co to jest za potwór. Zaczęłam czytać książki Kiyosakiego, polecam wam, Biznes XXI wieku, Eric Worre, audiobooki, podcasty. Jak ja zaczęłam to czytać i po prostu
otwierały mi się coraz szerzej oczy i ja poczułam, że ja po prostu robię to cały czas. Ja od początku, od kiedy chyba się urodziłam, robię marketing sieciowy i chyba każdy z nas robi, tylko nie zawsze o tym wiemy, że my ciągle polecamy innym nasze rzeczy, które mamy wokół nas. Nawet niedawno opowiadałam dziewczynom, skąd mam ten fotel, albo sięgam po jakąś książkę z półki, o, pierwsza niby lepsza, ale to jest moja Biblia też, Potęga Podświadomości. Polecam, po prostu polecamy i na tym polega też nasza praca, że mówimy o tym, co działa u nas. Ale jeszcze co do tych ograniczających przekonań, no bo tak poczytałam, wiedzę zdobyłam. Nawet wokół u nas krąży taki mem w sieci, że nasi znajomi to myślą, że my się zajmujemy handlem obwoźnym. Pamiętacie dziewczyny, nasza rodzina to w ogóle myśli, że może w jakąś sektę w ogóle weszłyśmy i co my tam robimy, handlujemy jakimiś flaszeczkami miniaturowymi eliksirami. Nasi właśnie znajomi mogą też myśleć, że my sprzedajemy olejki. My tak naprawdę pokazujemy, jak te olejki działają. Pokazujemy swój styl życia z olejkami, które są wokół nas. Tutaj mam dyfuzor, dzisiaj lawenda jest na wieczór zapodana już. Staramy się jakby pokazywać, jak my żyjemy. Nikogo nie namawiamy do tego, że zrób tak jak ja, tylko możemy ewentualnie powiedzieć, że słuchaj, to ostatnio od Dorotki takiej naszej podłapałam, że słuchaj, wielu osobom na zatoki pomaga R albo mięta pieprzowa. Możesz spróbować, ale nie musisz wcale. To nie polega na tym, że my komuś wciskamy, coś mówimy, bo to jest też ograniczające jedno z przekonań. To pewnie Kasia miałaś o tym mówić, a ja zaczęłam już. Jeszcze zerkam na moje notatki. Co powiedzą znajomi? I słuchajcie, jak usłyszałam taką historię, którą szybko wam opowiem też, którą opowiadała nam ostatnio Jagoda, że były żaby, które były w jakimś zbiorniku wodnym i był jakiś murek i za tym murkiem był jeszcze większy zbiornik wodny i te żaby próbowały przeskoczyć, ale się im nie udawało. No i jak przychodziły kolejne, to one mówiły, nie, słuchaj, nie uda ci się to, nie uda ci się, bo to my próbowałyśmy, już to nie jest możliwe w ogóle. I przyszła kolejna żaba i słuchajcie, próbowała, aż przeskoczyła ten mur. I te wszystkie żaby były takie zdziwione, że one jej mówiły, że słuchaj, to w ogóle nie jest możliwe, to nie jest dla ciebie, nie dasz rady, jesteś za mała. I wiecie, co okazało się, i to jest w ogóle puenta tej całej historii, że ta żaba była głucha. Że ta żaba po prostu głucha była, ale tak naprawdę jakby odnosząc do naszego życia, bądźmy jak te głuche żaby, ale po prostu chodzi o to, żebyśmy się nie przejmowały, co mówią inni. Że jak my dajemy świadectwo swoim życiem, jak żyjemy, to jest dla nas najważniejsze, jesteśmy w zgodzie ze sobą. Jasiek tam aż świeci. Kasiu, oddaję ci głos. Jeżeli możesz teraz, będę tak dziewczynę już wskazywać, tak, żebyśmy już, leciały już dalej. Mówię, Aniu, a propos tego właśnie, co mówiłaś, że to jest biznes obwoźny, nie? Ja miałam dokładnie takie przekonanie, że ja MLM, ja będę wciskać za żadne skarby świata, nie? Tak, Jasiu, nie? Też miałam, po prostu gdzieś tam mi się wcześniej kojarzyło, nie miałam zielonego pojęcia, na czym to tak naprawdę polega, nie? Że to jest, wiecie, chodzenie od domu do domu, wciskanie na siłę, komuś coś tam, nie? A jak zaczęłam to robić, słuchajcie, to ja swój pierwszy awans zdobyłam zupełnie nieświadomie, bo jak zaczęły się robić zmiany we mnie, zmiany w moim zdrowiu, ja po prostu, ludzie zaczęli pytać, co ja robię, ja zaczęłam o tym opowiadać i nagle po prostu wskoczyłam na awans, nie? I wtedy pamiętam, koleżanka mi powiedziała, Kasia, kurczę, ty jesteś dyrektor, nie? A ja mówię, o czym ty w ogóle do mnie, kobieta, mówisz? No w ogóle nie, wiecie, nie zdawałam sobie sprawy z tego, że właśnie na tym to polega, nie? Na dzielenie się swoimi efektami, na dzielenie się tym, co po prostu nam sprawia po prostu ogromną zmianę w życiu, w funkcjonowaniu organizmu, emocji, wiecie, to jest po prostu niesamowite, wielkiej radości, nie? I to po prostu zaczyna się robić, po prostu o tym z serducha się opowiada i to się zaczyna dziać. I nie ma to nic wspólnego właśnie z handlem obwoźnym, z wciskaniem na siłę, nie wiem, z budowaniem, wiecie, mi się to też kojarzyło, że będę robić jakiś, wiecie, biznes taki, że będę musiała zmuszać wszystkich do, nie wiem, do robienia live'ów, nie? I dzisiaj nawet, tak jak rozmawialiśmy, słuchajcie, z dziewczynami też rano, to jest właśnie ten klucz, że tu nie ma czegoś takiego, że ktoś ciebie zmusi. Ty w pewnym momencie dochodzisz do tego, że ty chcesz. I to jest zupełnie inny wymiar tego rozwoju, bo to jest rozwój z naszego chcenia, z naszego serducha, nie? A nie żadne po prostu wciskanie, polecanie i
Właśnie, i żaden handel obwoźny, nie? Chodzenie od domu do domu i tak dalej. To właśnie, to było moje przekonanie i tak mi się to po prostu uzdrowiło. Zupełnie niechcący, nie? Po prostu jak poczułam moc natury. To wszystko ode mnie na ten. Dzięki, Kasiu. Dziewczyny, która z Was jeszcze chce się podzielić? Co takiego było trudnego? Ja mogę powiedzieć tak, że jeżeli chodzi o przygodę z MLM-em i jak ja w ogóle do tego podchodziłam, to dla mnie, jak usłyszałam praca i usłyszałam MLM, to jakieś takie mnie nieprzyjemne, jakieś takie, nie wiem, przekonania, skojarzenia jakoś i tak od razu wcisła mi się odmowa na ręce, na Boże, na ręce, na usta. I myślę sobie, z czym to tak naprawdę jest spowodowane. A nie wiedziałam w sumie dlaczego, ja mówię, ale od razu było, że coś, że nie. I rzeczywiście jest taka, jakieś takie społeczne przekonanie, że to jest coś złego, ale przeważnie jeżeli czegoś, coś dla nas jest takie, że tak powiem, niejasne, czegoś nie rozumiemy, coś jest dla nas po prostu nowe, to się tego boimy i może też z tego to wynika. Bo później, kiedy zaczęłam się wgłębiać, że tak powiem, w tą strukturę, w to, jak funkcjonuje ten model biznesowy, bo jest to normalny model biznesowy, tak jak też mówiliśmy na poprzednim już nawet naszym odcinku biznesu w dresie, to jest po prostu coś zupełnie normalnego, o tym uczą na uczelniach ekonomicznych i po prostu tak jak ktoś prowadzi przedsiębiorstwo, to działamy w marketingu sieciowym, w MLM-ie, czyli multilevel marketing, tak? To jest marketing wielopoziomowy i po prostu to, że my swoją osobą jesteśmy tak jakby, my, tak jak dziewczyny mówią, my po prostu dzielimy się swoim doświadczeniem, mamy jakiś produkt, o którym mówimy i jeżeli ktoś jest zainteresowany, to jak najbardziej, super, a jeżeli nie jest zainteresowany, nikomu nic nie przyciskamy, nic nie musi od nas kupować. Tym bardziej, że my nie sprzedajemy, my polecamy. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, my możemy powiedzieć, doradzić, jak ktoś może zdobyć dany produkt w najkorzystniejszej dla siebie opcji cenowej nawet, tak? Także tym doświadczeniem się dzielimy i opowiadamy o tym, co mamy sprawdzone, a że tak powiem, nie zajmujemy się tym, że musimy, cokolwiek musimy, nic nie musimy. My jesteśmy tutaj osobami decydującymi i robimy to, co chcemy, tak? My robimy to, co chcemy, ja jestem sobie szefem. Jeżeli ktoś mi mówi, ja ogólnie jestem taką osobą, która jest za takim wolnościowym dosyć podejściem do pewnych rzeczy, nie mówię, że do wszystkiego, aczkolwiek no jeżeli ja się czuję przymuszona do czegoś, to po prostu albo nie mam jakiejś wolności w tym, jak ja mam działać, to po prostu to po co, jaki sens ma to działanie, bo ja nie robię tego dlatego, że chcę, tylko dlatego, że muszę. Także to było dla mnie takie przekonanie, które szybko pogrzebałam tym, że po prostu zagłębiłam się w temat. Przeczytałam, tak jak już Ania też polecała tutaj Kiyosakiego, polecamy te książki, bo on tam, to jest przedsiębiorca, który pisze o marketingu sieciowym i jest dużo, że tak powiem, nawet można sobie wejść na YouTube'a i bardzo dużo przedsiębiorców, którzy są teraz bardzo wysoko położeni, wywodzą się z MLM-u, tak? Także i oni dzielą się też swoim doświadczeniem, też w innych MLM-ach. Teraz jest bardzo dużo tego, takich materiałów w sieci, które polecam sobie przesłuchać. Wiadomo, wszystko ma swoje plusy i minusy, nie każdy się nadaje też do wszystkiego, aczkolwiek tak jak Ania mówi, jeżeli będziemy słuchać kogoś dookoła, kto cały czas będzie nas deptał i mówił, że coś jest złe, no to nie spróbujesz, to się nie dowiesz. Ja tak uważam. Także warto próbować, a że ktoś po raz kolejny nam mówi, że czy ty nie możesz iść do normalnej pracy, to jest dla mnie normalna praca. To jest praca dla mnie normalna jest taka, w której ja jestem zadowolona z tego, co robię i co przynosi dochód. Dzięki. Dzięki, Karola. No to ja bym pociągnęła tutaj troszeczkę tą myśl o tym, że to jest normalny dochód, znaczy normalna praca albo właśnie sposób na pracę, albo właśnie odpowiedź na pytanie, żeby iść do normalnej pracy. Ja za każdym razem jak o tym myślę, a poświęciłam na to już ponad 2 lata właśnie zmagania się z sobą,
pracę na etat, kwestią bycia w domu z dziećmi, łapania tych momentów, które już nie wrócą, więc kiedy właśnie usłyszałam o Melemie, to poczułam właśnie taki impuls, że to jest coś, że to jest coś dla mnie, właśnie po to, żeby zyskać wolność, żeby i nie tracić chwil, które są cenne, czy z dziećmi, czy ogólnie też tak po prostu. I z taką rzeczą, która jeszcze chciałam tutaj dodać właśnie a propos jakichś takich uprzedzeń w stosunku do tej formy pracy, do tej formy biznesu, no to to jest kwestia tak, kojarzy mi się z takim dowcipem z dzieciństwa, kiedy króliczek przychodził i pytał, czy jest tort marchewkowy i cukiernik w końcu zrobił ten tort marchewkowy i ten króliczek pyta, i kto ci to teraz kupi? I więc jakby pierwszą rzeczą, z którą musiałam się zmierzyć, jeżeli chodzi właśnie o formę MLM-u i olejki, to było to właśnie, kto ci to teraz kupi, moje drogie. To jest właśnie błędne myślenie, bo nikt mi nie musi tego kupować. Bo tak jak powiedziałyście, to nie jest sprzedaż, to jest dzielenie się doświadczeniem, to jest dzielenie się swoją podróżą i kto chce, to wsiada. I nie musimy po prostu ładować na siłę komuś biletu w rękę, nie musimy na kogoś na siłę wpychać w ten pociąg, po prostu. Widząc to, jak funkcjonujecie wy dziewczyny, albo też inne wspaniałe kobiety, które mam okazję znać i obserwować, jak wygląda funkcjonowanie w takim modelu, to jest naprawdę bardzo zachęcające i pompuje taką nadzieję do życia, że może być lepiej, że możemy właśnie być sobą na co dzień, nie musimy przyjmować jakiejś takiej, wiecie, postawy biurowej, ale po prostu możemy żyć i to życie nasze nie tylko jest życiem właśnie po godzinach, ale jest życiem przez całą dobę i przynosi zysk, który daje też bezpieczeństwo i daje wolność, więc jakkolwiek MLM może mieć właśnie różne oblicza, straszne, przerażające albo zniechęcające, to myślę, że wchodzenie w niego i właśnie tak jak mówiłyście, konfrontowanie tych przekonań albo konfrontowanie tego, co słyszymy z zewnątrz, co nam zakłóca obraz, sprawia, że zaczynamy odkrywać, że jest inna droga, że nie tylko etat, ale jest inna droga, zgodna z sobą i uwalniająca. Także Dzięki, Martusia. Ja się zasłuchałam i tak sobie pomyślałam takie zdanie jeszcze z tego mema też takiego, co krąży, i pomyślałam sobie o dzieciach, że patrząc na dzieci w ogóle, no nie, że dzieci mają taką mądrość w sobie. Ja zawsze mówię, że moje dzieci to są moi nauczyciele, a na tym memie teraz mi się przypomniało, że jest napisane, że nasze dzieci myślą, że my jesteśmy olejkowymi wróżkami, takimi czarodziejkami, co przychodzą, jest jakiś problem i my znajdujemy na to rozwiązanie. I to jest właśnie to jest dzielenie się rozwiązaniem, jakbym miała tak jeszcze powiedzieć. To jest to jest ciągle szukanie rozwiązań. W ogóle ja bym tak powiedziała, marketing sieciowy to jest szukanie rozwiązań, znajdowanie tych rozwiązań. I jest jeszcze takie powiedzenie, że ten, kto chce, szuka rozwiązań, a ten, kto nie chce, szuka powodów, że czegoś się nie da, że ja mam małe dzieci, że jest późno, że jestem zmęczona, że wiecie, i tu się może worek rozwiązuje się szeroki, a my ten worek mamy też, bo my też mamy te wszystkie rzeczy, odstawiamy na bok i po prostu klikamy go live i jesteśmy tu dzisiaj z wami, za chwilę wracamy do naszych żyć, wy też wracajcie pewnie do swoich. Bardzo dziękuję dziewczynom, że ja dzisiaj jestem mam taką rolę moderatora. Może któraś z was przejmie, dziewczyny, za tydzień pałeczkę, co? Mam nadzieję, że każdy coś wyniósł dla siebie. Ja starałam się te smaczki wam tutaj wypisywać, które padały z ust dziewczyn. Podzieliłyśmy się swoim doświadczeniem, bo to jest nasze, każdy będzie miał inne. I może jeszcze na koniec zdanie od każdej z nas, dziewczyny, coś, co byście powiedziały o sobie, która jest nowa, która
słucha, która jeszcze nie wie, jakąś poradę, wskazówkę. Ja mogę powiedzieć to, jak, co zawsze. Czyli nie musisz nam ufać w ślepo, przeczytaj, dowiedz się, po prostu są materiały i przekonasz się, że nie jest to jakiś szembrany biznes, tylko normalna możliwość do zarobku w fajnym, że tak powiem, stylu. To jest moja porada. Nie ufaj, ale sprawdź. Sprawdź i przekonasz się sama. Albo sama. Ja może, słuchajcie, tak mi się nasunęło. Nie bój się, zrób pierwszy krok. Jeżeli myślisz, że się nie nadajesz, po prostu spróbuj. Po prostu zacznij to robić. A trening czyni mistrza. Nie? Trening czyni mistrza. I zobaczcie, ja mam dwójkę malutkich dzieci ze sobą, kota za plecami, którzy harcują tutaj pod nogami całe nasze nagranie. I też się dało dzisiaj, nie? Kolejny krok. Czyli popatrzcie, ile to wymaga po prostu takiego naszej gotowości po prostu na pójście dalej w naszych warunkach, nie? Tak jak jesteśmy, z tym, co mamy, nie? Możesz, odważ się, możesz. Dzięki, Kasieńka. Właśnie o baby steps, nie? Ja lubię to słowo bardzo. Te małe kroki, które one są takie niby niewidzialne, ale w skali tam miesiąca, to my patrzymy, ile my rzeczy zrobiłyśmy, jak my to w ogóle ogarniamy i to jest piękne. I doceniamy siebie, doceń siebie. To jest może, to jest ode mnie porada. Doceń siebie za te małe kroki, które robisz. Martusia, jeszcze, jeżeli masz coś do dodania, to... Ja bym dodała tylko tyle to, że właśnie sprawdź, spróbuj, doceni siebie, to co powiedziałyście dziewczyny, a przecież nic nie tracisz. Tutaj nie jest tak, że coś tracisz, jedyne co możesz to zyskać, bo nawet nie wychodzisz na zero, tylko zyskujesz. Więc po prostu spróbuj. Dzięki. Mam nadzieję, że odczarowałyśmy trochę wam ten... marketing szeptany, społecznościowy. Ja tak lubię mówić, dlatego tak powtarzam te słowa, żeby się tak utrwaliło, że to jest naprawdę siła kobiet, siła plotki, siła przekazywania, opowiadania historii też. Tutaj padły te historie i może właśnie tą historią, żebyśmy były jak te żaby, które po prostu nie słuchają tych właśnie ograniczających, jakichś docierających z zewnątrz, bo my przeważnie się przejmujemy tym, co myślą inni. Ja myślę, że to dużo kobiet ma takie gdzieś tam w środku, nie? Co ktoś powie. Żebyśmy po prostu robiły to, co kochamy robić, bo jesteśmy w tym naprawdę dobre. Dziękuję wam, dziewczyny, za to spotkanie. Każdemu, kto tutaj był, jest w swoim czasie. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiamy was ciepło, życzymy cudownej nocy albo dnia, bo może ktoś będzie jutro tego oglądał. Skakujcie na most do biznesu, bądźcie z nami, piszcie do nas. I co jeszcze, dziewczyny? Zostawiajcie serduszka. Jeżeli tak, ktoś zobaczył ten film, to zostawcie nam serduszko, bo nam jest zawsze bardzo miło, jak widzimy te serduszka latające. Po prostu to wasze serduszka radują nasze serce, także prosimy. Słuchajcie, ja tutaj jestem. Słuchajcie, może mi się uda na koniec. Jest! To jest pierwszy raz, kiedy coś takiego zrobiłam, ale skoczył komentarz. Kochane, ale jesteście odważne, brawo, szkoda, że nie jestem głuchą żabą, bo może byłabym tam z wami. O, bądź jak głucha, nie głuchą, nie bądźmy głuche, słuchajmy, bo to jest nasz zmysł, wspaniały słuch, ale bądźmy jak ta żaba, czyli po prostu niech tam te jednym uchem wchodzi, drugim wychodzi, ale my róbmy swoje, bądźmy po prostu w tym, co nam sprawia radość. To jest chyba główny motyw i ja też tym zakończę. Wrócę do naszego banerka biznes z dziką radością, bo to jest nasze hasło przewodnie, że jak czujemy, że coś nam sprawia radość, to po prostu to nikt nas nie zatrzyma i robimy to po prostu z wielką pasją. Dzięki serdeczne, do zobaczenia następnym razem, za tydzień się widzimy, opowiemy wam, myślę, że mogłybyśmy zdradzić, na czym polega nasza praca. Opowiemy coś więcej jeszcze, jak wygląda nasz grafik, jakie zadania i tak dalej, jak my to robimy tak w praktyce, dobra? Jak będziecie ciekawi, to zapraszamy za tydzień o tej samej porze. Ach, no nie mogę się zostać z wami, ale już całusy ślę i dobranoc. Dobranoc, dobranoc, dobranoc. Trzymajcie, hej pa. Dobranoc. Dobranoc.